Po wojnie 16-letni Józef Patkowski z matką zamieszkali w dzielnicy, w której w czasie okupacji rezydowali głównie Niemcy. Dzięki temu ich nowy dom, pięciopiętrowa kamienica z dużymi oknami i obszernymi balkonami, nie nosił śladów zniszczeń. Patkowscy zajęli jeden pokój w mieszkaniu pod numerem 30 przy ulicy Willowej 8/10. Na jego wyposażenie składały się łóżko, na którym spała matka, i kozetka dla syna, a także fortepian przewieziony z Żoliborza. Oboje utrzymywała teraz Maria. Józef miał stamtąd blisko do szkoły średniej imienia Tadeusza Rejtana. Tam ukończył gimnazjum, a następnie liceum. Budynek szkoły był zrujnowany, w oknach brakowało szyb, musiano radzić sobie bez najpotrzebniejszych sprzętów. Każdy uczeń, który chciał wiosną 1945 roku podjąć naukę, musiał przynieść dla siebie krzesło, by mieć na czym siedzieć. Młodzi ludzie pomagali też w sprzątaniu i różnego rodzaju naprawach, by jak najszybciej rozpocząć lekcje. Mniej więcej w połowie drogi do szkoły, przy ulicy Narbutta 15, mieszkał serdeczny przyjaciel Józka, Rysiek Gajewski. Dzieliła ich właściwie tylko ulica Puławska. Początkowo Patkowski nie zdawał sobie zapewne sprawy, że jego częste wizyty u kolegi były wyczekiwane przez młodszą o rok koleżankę, która właśnie przeniosła się do Warszawy z Częstochowy. Magdalena Szumer, bo o niej mowa, wspomina dzisiaj. Józef, wysoki, jasny blondyn z niebieskimi oczami i bardzo miłym usposobieniem. Od razu bardzo mi się spodobał. Ja jemu trochę później. Mieszkałam na Narbutta pod numerem 5. Wystawałam na balkonie, żeby go zobaczyć, jak on przechodzi z domu do Ryśka albo od kolegi z powrotem do siebie. W szkole przy ulicy Rakowieckiej po wojnie znalazły schronienie zarówno klasy mieszane, jak i męskie. Rejtaniacy oraz gimnazjum żeńskie imienia Narcyzy Żmichowskiej. Tak właśnie poznali się Magdalena i Józef. Magdalena opowiada. Przyjaźniliśmy się wszyscy. Ja, Józef, Rysiek Gajewski, Maciek Zimiński, Bogdan Wyporek i Henio Krukowicz. To była taka grupa młodych ludzi, którzy razem bardzo często w niedzielę wybierali się gdzieś na wycieczki, czy chodzili do kina, albo po tańcówki, do Krukowiczów. Ojciec Henia uwielbiał tańczyć z dziewczynami, jego mama przygotowywała nam kanapki. Chodziliśmy tam z Józefem, mogliśmy się tam lepiej poznać. Tańczyło się walczyka, tango, walc angielski. Takie były tańce, jakie były płyty z przedwojenną muzyką.
Krukowiczowie mieli też altankę w lesie, w Zalesiu Dolnym, gdzie jeździliśmy latem. Z Bogdanem Wyborkiem, sąsiadem Magdaleny, Józef uprawiał sport. Latem chodzili razem na korty tenisowe przy Myśliwieckiej, zimą jeździli w Tatry na narty. Zatrzymywali się w schroniskach na Polanie Chochołowskiej lub na hali Kondratowej. Rok przed ukończeniem przez nich nauki na korytarzach szkoły zainstalowano głośniki radiowęzła, który nadawał okolicznościowe przemówienia dyrektora Rejtana Stanisława Ostrowskiego. Rysiek i Józef wpadli wówczas na pomysł, by przygotować i nadawać własne audycje. Po latach, tak w rocznicowej broszurze, wspominał to Bogdan Wyborek. Choć pomysł nie był zły, jego realizacja wiązała się z pewnym delikatnym problemem. Zarówno Józek, jak i Rysiek mieli nieco zamazaną hipotekę władz szkolnych, głównie w wyniku kilku scysji z naszym zacnym ciałem pedagogicznym. Na wszystko jednak można znaleźć sposób i dzielni pomysłodawcy wymyślili rozwiązanie. Ponieważ byłem uczniem raczej spokojnym i mało rozrabiającym, wysunięty zostałem na kandydata numer 1 na stanowisko dyrektora Rejtanowskiej rozgłośni. Przechytrzenie ciała pedagogicznego powiodło się i przyjaciele przystąpili do działania. O określonych porach nadawali krótkie komunikaty i informacje szkolne, a także proste audycje, podczas których czytali teksty literackie. Z czasem zapragnęli stworzyć prawdziwe słuchowisko radiowe z efektami dźwiękowymi i muzyką. Używając mikrofonu udostępnionego im przez szkołę i gramofonu przyniesionego przez Ryśka, wyemitowali na żywo adaptację fragmentu dwóch takich, co ukradli księżyc Kornela Makuszyńskiego. Historię wędrówki Jacka i Placka do miasta rządzonego przez króla, którego dotyk zamieniał wszystko w złoto, zilustrowali fragmentami symfonii Eroika Ludwika van Beethovena. Kolega ze szkoły, Julek Kitrys, czytał tekst, podczas gdy Rysiek w odpowiednich momentach włączał muzykę. Bogdan i Józef byli odpowiedzialni za efekty dźwiękowe, głównie pokrzykiwania, tupanie i stukanie. Trwającej godzinę audycji wysłuchała cała szkoła. Drugim i niestety ostatnim tekstem, jaki przyjaciele wzięli na warsztat, był fragment przedwojennej książki dla dzieci ze wspomnień Samowara, autorstwa Benedykta Herca. Niestety okazało się, że nie był to trafny wybór. Opowieść o chłopcu, który postanowił sam wysiedzieć kurze jajko
uznano za nieprzyzwoitą i nieskromną. Jeszcze tego samego dnia dyrektor odebrał im klucze do studia radiowego i zabronił dalszej działalności. Józef zdobywał w szkole głównie oceny dobre i dostateczne. Dobrze radził sobie z religią, biologią, fizyką, matematyką i propedeutyką filozofii. Nieco gorzej szły mu języki polski i niemiecki, historia, chemia, nauka o Polsce i świecie, a także rysunek. Uzyskał słabe noty podczas zajęć z przysposobienia wojskowego. Na świadectwie ukończenia szkoły piątkę miał tylko z ćwiczeń cielesnych. Maturę w maju 1948 roku zdawał według programu matematyczno-fizycznego, planując, jak się wydaje, pójście w ślady ojca. Komisja egzaminacyjna, pilnująca wówczas uczniów podczas odbywających się na początku maja egzaminów pisemnych, zasiadała na scenie, tradycyjnie wykorzystywanej podczas szkolnych akademii. Co ciekawe, scena ta powstała z funduszy zebranych 2 lata wcześniej podczas inscenizacji komedii Aleksandra Fredry Damy i Huzary. Członkowie szkolnego kółka dramatycznego wystawili przedstawienie w sali kasyna oficerskiego przy Alei Szucha. W przedsięwzięcie zaangażowani byli także Zimiński i Patkowski. Patrząc na świadectwo Józefa, w szczególności ocenione na dostateczne zdolności manualne, raczej trudno uwierzyć, że zajmował się dekoracjami, które uczniowie malowali pod kierunkiem profesora Jana Mazurka. Być może odpowiadał za oprawę muzyczną przedstawienia. Uczył się wtedy gry na fortepianie w szkole muzycznej prowadzonej przez Ludwika Kurkiewicza. Po maturze Maciek, Bogdan i Józef, wiedząc, że ich drogi się wkrótce rozejdą, postanowili spędzić razem ostatnie wakacje przed podjęciem studiów. Spakowali plecaki, zabrali po kocu oraz lekki namiot i kociołek. Z takim ekwipunkiem udali się na trwającą miesiąc pieszą wędrówkę po regionie nowosądeckim, Gorcach i Bieszczadach. O ich niezwykłej podróży opowiedział mi Bogdan Wyporek, niespełna 20-letni chłopcy z dużego miasta, którym do tej pory zwykle mamy podawały obiad. Musieli radzić sobie sami. Produkty na zupę gotowane nad ogniskiem kupowali w lokalnych GS-ach, sklepikach samopomocy chłopskiej. Zwykle nocowali w namiocie, zaledwie kilka razy z powodu burzy zatrzymali się w czyjejś stodole. Na swojej drodze spotykali biednych, ale niezwykle serdecznych ludzi, którzy chętnie dzielili się z nimi tym, co mieli. Miodem z własnej pasieki, czy kartoflami i zsiadłym mlekiem. Po wakacjach Maciek i Józef podjęli studia na Uniwersytecie Warszawskim, a Bogdan na rok wyjechał do Gdańska. Maciek Zimiński skończył dziennikarstwo, pracował w czasopiśmie Świat Młodych i Telewizji Polskiej, gdzie odpowiadał za programy dziecięce i młodzieżowe. Był twórcą Teleranka i Piątku z Pankracem, a także autorem wielu książek dla najmłodszych. Bogdan Wyporek został architektem i urbanistą. Pracował w biurze odbudowy stolicy. W kolejnych latach odpowiadał za plany odbudowy zniszczonych trzęsieniami ziemi miast Skopie w Jugosławii i Chimbote w Peru.
Enio Krukowicz również został architektem, ale też zajmował się malarstwem akwarelowym. Po ukończeniu szkoły Rysiek Gajewski zdał na fizykę na Politechnice i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Pracował m.in. w amerykańskim Departamencie Energii w Waszyngtonie. Magdalena Schumer rozpoczęła studia filozoficzne, chodziła też na wykłady z psychologii, a nawet teologii. W końcu zdecydowała się studiować historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Z Józefem nie przestała się spotykać. Już tylko we dwoje chadzali w każdy piątek na koncerty. Mieczysław Tomaszewski, od połowy lat 50. szef Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, wspomina, że Magdalena urodą przewyższała wszystkie słuchaczki Filharmonii Narodowej zgromadzone we foyer. Rok wcześniej do stolicy przyjechała Zofia Lissa, marksistowska muzykolożka wykształcona na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i w okresie międzywojennym działająca na tej uczelni. Tuż po wojnie habilitowała się na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie wykładał jej lwowski opiekun naukowy Adolf Chybiński. Jak pisze amerykańska badaczka Liza Cooper-West, Zofia Lissa zmieniła układ sił, który jeszcze przed wojną ukonstytuował się w środowisku muzycznym. Istniały wówczas dwie główne grupy. Zapatrzeni w XIX wiek nacjonalistyczni konserwatyści oraz postępowcy. Lissa po przyjeździe do Warszawy dołączyła do grona tych pierwszych. Zjednoczenie się konserwatystów i marksistów doprowadziło m.in. do rozproszenia obozu progresywnego, którego członkowie przestali być jednoznacznymi oponentami nowej koalicji, skoro mówiło się w niej o przyszłości. Lissa wykorzystała żywy po wojnie dyskurs odbudowy, by posłużyć się nim w propagowaniu muzyki socrealizmu jako siły regenerującej to, co zostało zniszczone. Głosiła nowy porządek społeczny i polityczny, który miał też stać się podwaliną nowej kultury. Kluczowe znaczenie zyskiwała w tym ujęciu izolacja polskiej muzyki od wpływów zachodnich. W stolicy z ramienia partii objęła stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Muzyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1948 roku stanęła na czele utworzonego na Uniwersytecie Warszawskim dzięki jej staraniom Zakładu Muzykologii.
Oprócz nowych studiów, Lissa zorganizowała także sekcję muzykologów przy uformowanym tuż po wojnie Związku Kompozytorów Polskich. Organizacji, która w pierwszych latach zajmowała się przede wszystkim umożliwieniem kompozytorom powrotu do pracy twórczej. Podejmowano starania, by wskrzesić życie muzyczne. Poszukiwano funduszy na sfinansowanie zamówień kompozytorskich. Organizowano koncerty. Wprowadzenie muzykologów do związku rozszerzyło jego działalność programową m.in. o konferencje i wydawnictwo. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego przechowywane jest podanie Józefa o przyjęcie na studia muzykologiczne oraz dołączony do niego życiorys. Podczas egzaminu wstępnego kandydat otrzymał 3 pytania. Zachowało się upracowanie jednego tematu. Można więc założyć, że należało wyczerpująco odpowiedzieć na wybrane pytanie. Nie poznamy dziś zdania Józefa na temat roli chłopców w powstaniu styczniowym i listopadowym. Nie dowiemy się też, jak się zapatrywał na rolę teatru w życiu kulturalnym kraju. Z kilku ciasno zapisanych podręcznie stron możemy jednak wyczytać, jak wyobrażał sobie zawód muzykologa. 19-letni Patkowski uważał, że muzykolodzy mogą być autorami monografii muzycznych, wymagających umiejętności wyłapywania tych niejednokrotnie wątłych nici wiążących twórczość człowieka z jego przeżyciami sfery pozamuzycznej. Mogą zająć się akustyką muzyczną. Nie jest właściwie dokładnie ustalone, czy zagadnieniami tymi winna zająć się muzykologia czy fizyka lub upowszechnianiem muzyki. W radio, jak w świetlicach i wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych, potrzeba jest ludzi, którzy znają gruntownie muzykę i znają drogi jej propagowania. Potrzebni są w teatrach doradcy muzyczni. Byli nimi dotąd przeważni kompozytorzy. W odpowiedzi na pytanie, czemu sam w przyszłości chciałby się poświęcić, napisał: w obecnej chwili najbardziej interesują mnie zagadnienia związane z upowszechnianiem muzyki. Chciałbym dokładnie pojąć wzajemny stosunek oddziaływania pomiędzy słuchaczem i twórcą. Chciałbym poznać właściwą drogę muzyki współczesnej, w której moim zdaniem jest zbytnia wielokierunkowość.
Józef jeszcze jako student w 1952 roku prowadził na muzykologii tak zwane wykłady zlecone. Dodatkowo 1 października tego samego roku rozpoczął pracę w Polskim Radio jako kontraktowy doradca muzyczny. Stanowisko związane z radiowym teatrem objął po muzykologu i publicyście muzycznym Stefanie Jarocińskim. Mniej więcej w tym samym czasie, począwszy od 1946 roku, kompozycje dla Wydziału Literacko-Teatralnego, który później zmienił nazwę na Teatr Polskiego Radia, pisał Witold Lutosławski. Zajmował się on oprawą audycji słowno-muzycznych, literackich, słuchowisk i programów dla dzieci. Zdarzało się też, że pisał muzykę oryginalną. Starszy o 16 lat kompozytor, z którego rad korzystał młody Józef, stał się jego serdecznym przyjacielem, a nawet, jak wyznał po latach, do pewnego stopnia zastąpił mu ojca. Po nieco ponad roku Patkowski dostał od radia umowę o pracę, początkowo na niepełny etat, później na cały. Wniosek o jego zaangażowanie podpisał kierownik Teatru Polskiego Radia Michał Melina. Józef odpowiadał za opracowania muzyczne do coraz większej liczby słuchowisk. Z Meliną, który podobno zwykł nagrywać całe słuchowisko w czasie jednego seansu, pracował w 1954 roku nad Odkrywcą Nowego Świata w ramach Teatru Młodego Słuchacza i 2 lata później nad Kryształowym Jajkiem z kryminalnego cyklu Klubu 60. Poza tym współpracował z takimi reżyserami jak Jerzy Rakowiecki, a także Zbigniew Kopalko i Janusz Warnecki. Przygotowywał także audycje z cyklu Poezja i Muzyka, podczas których recytowane wiersze przeplatano fragmentami muzyki, zwykle w reżyserii Jerzego Kirsta lub Reny Tomaszewskiej. Do wierszy Frederica Garcia Lorki Patkowski wybrał Koncert na gitarę Maria Castelnuova Tedesca. Tekstom Friedricha Schillera towarzyszą fragmenty utworów symfonicznych Cezara Franka, Erika Satie i Jeana Sibeliusa. Olivier Messiaen akompaniował wierszą Louisa Aragona i Henri'ego Michaud. Natomiast muzyka Maurice'a Ravela zestawiona została z XIV-wieczną poezją perską. W 1957 roku ilustracje muzyczne dla Teatru Polskiego Radia zaczął też komponować Zbigniew Wiszniewski, który pracował z Warneckim i Patkowskim na przykład nad Czwartkowym Jarem na podstawie Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Na początku ustalono, jaka muzyka zostanie użyta – mechaniczna czy komponowana. Ta druga była nieco dłuższa, gdyż wymagało to zebrania zespołu, opracowania nut, a przygotowane utwory należało nagrać. Alternatywą było wykorzystanie w słuchowisku gotowych kompozycji. Moi rozmówcy wspominają, że Józef znakomicie dobierał do tekstów muzykę ilustracyjną. Jednocześnie wykonywał podobną pracę, dobierając muzykę już nie tylko do słowa mówionego, ale także obrazu dla wytwórni filmów dokumentalnych przy ulicy Chełmskiej. Wśród reżyserów, z którymi pracował Patkowski, za wirtuoza mikrofonu uchodził Zbigniew Kopalko, późniejszy zdobywca radiowego Oscara, czyli Międzynarodowej Nagrody Radiofonicznej i Telewizyjnej Prix Italia. Tak w swych wspomnieniach odmalował go Zdzisław Nardelli. Niepowtarzalny i niemożliwy do podrobienia. W żonglerce słownej i wirtuozerii przypomina artyzm Walta Disneya. Kopalko żyje muzyką, a równocześnie utwory ulubionych kompozytorów stosuje na zasadzie protez,
Nie przejmuje się tym, że utwór ma życie samodzielne. Bez zmrużenia oka adaptuje, przycina, wynaturza, zaklepuje, unerwia. Rzadko korzysta z muzyki komponowanej czy ilustracyjnej. Mają w nosie. On lubi po swojemu. W 1953 roku, intensywnie pracując zawodowo, Patkowski ukończył studia muzykologiczne. Swoją pracę dyplomową, zatytułowaną Znaczenie prawidłowości akustycznych w badaniach muzykologicznych, poświęcił m.in. badaniu wpływu percepcji na analizę muzyki. Nie było to długie opracowanie, bo jak tłumaczył we wstępie, nie miał zbyt wielu źródeł książkowych. Swoje rozważania zilustrował jednak starannie wyrysowanymi na kalce diagramami, które do dziś zdobią pożółkłe już strony. Podczas egzaminu magisterskiego komisja, w której prócz Lissy zasiadali Hieronim Feist i Józef Michał Chomiński, pytała o obiektywność prac rozwojowych w muzyce i o zagadnienia harmonii, hipotezę Ettingera i Riemanna, teorię wielorodności akustycznej akordów Wiktora Garbusowa, prawa przyczynowości w naukach przyrodniczych i humanistycznych, w szczególności w muzykologii, o XIX-wieczną teorię harmonii oraz genezę i rozwój techniki przeimitowania. Wiedzę i przygotowanie Józefa oceniono jako bardzo dobre. Świeżo upieczony magister zdecydował się zakończyć etap studencki i po 2 latach porzucił fizykę. Jak odnotował później w jednej z ankiet personalnych składanych przy zatrudnieniu, to właśnie przygotowanie dyplomu na muzykologii i poświęcenie się pracy zarobkowej zmusiły go do przerwania drugiego kierunku. W 1957 roku Józef Patkowski, wciąż zatrudniony w Teatrze Polskiego Radia, zaczął współpracować z 2 redakcjami prasowymi. Wszedł w skład zespołu reaktywowanego ruchu muzycznego, którego pierwszy numer miał się ukazać 1 maja 1957 roku. Nieco wcześniej dołączył do grupy tworzącej nowy miesięcznik poświęcony radiu i telewizji, zatytułowany Antena, a skierowany zarówno do słuchaczy, jak i do samych radiowców. Zgodnie ze wstępniakiem kolegium redakcyjnego, radio powinno spełniać nie tylko funkcje informacyjne i opiniotwórcze czy rozrywkowe, ale być też samodzielną gałęzią sztuki. Ambicją nowego czasopisma stało się więc m.in. stymulowanie rodzimej twórczości radiowej.
pierwszego numeru, który ukazał się w listopadzie 1956 roku, można się dowiedzieć, jaka była sytuacja radia w Polsce w połowie XX wieku. Z zamieszczonego na drugiej stronie czasopisma obszernego artykułu dowiadujemy się, z jakimi problemami musiało się borykać to medium. Autor tekstu szacował, że statystycznie co drugi mieszkaniec kraju mógł już słuchać radia, co stanowiło nie lada osiągnięcie, wziąwszy pod uwagę, że po wojnie w zasadzie ono nie istniało. Zniszczeniu uległy infrastruktura nadawcza i linie produkcyjne, ale także kultura słuchania, gdyż niemiecki okupant zarekwirował odbiorniki i zabronił słuchania radia. Dostęp do odbudowanej w ciągu 12 lat od zakończenia wojny sieci, z której w latach 50. korzystała już wedle kalkulacji autora tekstu niebagatelna liczba 14 milionów odbiorców, wciąż był jednak nierówny, a najgorsza sytuacja panowała na terenach wiejskich. Kolejne utrudnienie dla rozwoju radiofonii stanowiły wysokie ceny radioodbiorników oraz brak systemu dopłat państwowych na ich zakup. Taki system działał na przykład dla nabywców motocykli. Autor tekstu zapytuje więc ironicznie: czy z tego wynika, że państwu więcej zależy na tym, by obywatele jeździli na motocykle, niż słuchali radia? O tym, jak ważnym elementem programu radiowego była muzyka, świadczyć może m.in. powołanie do życia przy rozgłośniach zespołów orkiestrowych na wzór przedwojenny. Już w 1945 roku obok nadawania muzyki z płyt prezentowano utwory wykonywane przez początkowo kilkunasto, a później kilkudziesięcioosobowe grupy, jak chociażby Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach czy Orkiestra Rozgłośni Warszawskiej. Znalazło się też miejsce dla zespołów rozrywkowych i ludowych. Polskie Radio było najpojemniejszą salą koncertową o krajowym zasięgu. W trzecim numerze Anteny w 1957 roku ukazał się wywiad Józefa Patkowskiego z dyrektorem muzycznym Polskiego Radia, profesorem Romanem Jasińskim. Gdy rozmowa zeszła na temat nowoczesnych form twórczości radiowej, rozmówca, wyraźnie wyprowadzony z równowagi, rzekł: bolączki programu są zupełnie prozaiczne. Zasadniczym naszym problemem jest na przykład zagadnienie, gdzie składać taśmy. A pan mnie pyta o muzykę elektronową i konkretną? To jest jakby spytać Bosego, czy chce sobie kupić cylinder. Niemniej uważam, że eksperymentalne studio winno w Polsce powstać. W kwestii powołania studia eksperymentalnego wypowiedział się także w 2,5-stronicowym tekście sam Józef Patkowski, prezentując wyrażane przez wielu obawy, że radia nie stać na takie studio, albo że jeśli powstanie, będzie elitarny i posłuży tylko wybranym i uprzywilejowanym.
wskazywał, że studio ma przede wszystkim odpowiadać na bieżące potrzeby warsztatowe, i pisał: nie powinniśmy rezygnować z ilustrowania słuchowiska o Marsjanach specjalnie skomponowaną muzyką elektronową, miast puszczać biednego Beethovena w odwrotną stronę, co robimy dzisiaj. Patkowski nie widział powodu, by radio nadal się ograniczało, skoro dzięki wykorzystaniu zdobyczy techniki można było kreować nowego rodzaju dźwięki. Gdy jego tekst ukazał się już w druku, Sokorski podpisał zarządzenie, zgodnie z którym celem nowo powstałej redakcji Studio Eksperymentalne miało być właśnie prowadzenie badań nad dźwiękiem na potrzeby słuchowisk i innych audycji. Komórka miała zająć się budową nowych urządzeń i instrumentów elektronowych, a także pracą nad zagadnieniami z obszaru akustyki i muzyki konkretnie. 27-letniemu Józefowi Patkowskiemu powierzono kierownictwo programowe nad tymi zadaniami, kierownictwo techniczne natomiast inżynierowi Andrzejowi Owczarkowi. Aby w ciągu kilku miesięcy uruchomić studio, w budynku zespołu programu dla zagranicy przygotowywano stanowisko nagrywająco-odtwarzające i niezbędne przyrządy pomiarowe. Część aparatury wypożyczono z centralnego laboratorium Komórki Polskiego Radia, specjalizującej się w pomiarach akustycznych. Patkowskiego wysłano zaś w podróż po radiofoniach zachodnich. Dzięki tej podróży poznał kierowników, kompozytorów i techników pracujących w zachodnich studiach, a z niektórymi nawiązał przyjacielskie relacje. Ze sprawozdania z podróży wyczytać można, że szczególne wrażenie zrobił na nim poznany w kolońskim studiu starszy od niego o rok kompozytor Karlheinz Stockhausen. Początkowo muzyka konkretna z Paryża i elektroniczna z Kolonii reprezentowały dwa konkurencyjne kierunki estetyczne, które z czasem zaczęły się przenikać. Już w połowie lat 50. elementy elektroniczne wykorzystywano w kompozycjach konkretnych, a nagrania terenowe w muzyce elektronicznej. Nowo powstałe warszawskie studio nie musiało już opowiadać się za jedną ze stron dawnego konfliktu. Utworzone mniej więcej w tym samym czasie studio japońskiego radia Nippon Hoso Kyokai w Tokio, studio Philipsa w Eindhoven oraz wiele studiów działających przy uczelniach amerykańskich nazywa się ośrodkami drugiej generacji. Studio paryskie, które najprawdopodobniej było pierwotną inspiracją dla powołania polskiego ośrodka, realizowało równolegle zlecenia na potrzeby programu radiowego i kinematografii. Nic więc dziwnego, że studio warszawskie poszło podobną drogą. Przed powstaniem studia eksperymentalnego Polskiego Radia realizacją słuchowisk, w tym nagrywaniem różnego rodzaju efektów, zajmował się wyłącznie Teatr Polskiego Radia. Muzykę na taśmę dla filmu opracowywano w Zakładzie Elektroakustyki Politechniki Warszawskiej, gdzie tworzono dźwięki elektroniczne z generatorów. Korzystano także ze studia nagraniowego wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Kompozytorzy, jak choćby Włodzimierz Kotoński czy Andrzej Markowski, przygotowywali tam ilustracje do filmów jeszcze w połowie 1958 roku. Wówczas SEPR już istniało, ale jeszcze kompletowało wyposażenie i nie było w pełni gotowe do realizowania muzyki. W czasie, gdy Andrzej Markowski pracował nad muzyką do filmu Huberta Drapelli Historia jednego myśliwca, opowiadającego o losach polskich lotników podczas II wojny światowej, na obowiązkowe praktyki do WFDIF trafił Krzysztof Szlifirski, 24-letni student Politechniki Warszawskiej. Szczególne wyzwanie dla kompozytora i jego młodego pomocnika stanowiła scena, w której samolot
pilotowany przez Stefana Zarembę z dywizjonu 306, w tej roli Bogusz Bilewski. Zostaje zestrzelony w walce powietrznej nad kanałem La Manche. W momencie, gdy lotnik opuszcza uszkodzony samolot i stara się dopłynąć do boi ratunkowej, muzyka, do tej pory wyłącznie instrumentalna, przechodzi w elektroniczną, a apogeum eksperymentalnego epizodu dźwiękowego ilustruje akcję rozgrywającą się już po wejściu lotnika do schronienia. Boje osłaniały przed wodą i zimnem, miały zasilanie elektryczne, zapasy żywności oraz nadajnik radiowy. Były one jednak przeznaczone dla żołnierzy Luftwaffe. Markowski chciał poprzez generowany technicznie dźwięk wyrazić dezorientację pilota oraz grozę sytuacji rozgrywającej się we wnętrzu. W boi bowiem już ktoś jest. Rozbitek z armii wroga, grany przez Emila Karewicza. Przez 7 filmowych minut w oczekiwaniu na ewakuację wrogowie nie zamieniają ani słowa. Próbują natomiast nawiązać za pomocą radiostacji kontakt ze swoimi centralami. Markowski ze Szlifirskim wykorzystali pomiarowe urządzenia elektroakustyczne, w założeniu w ogóle nie służące do generowania materiału dźwiękowego. Kończąc wspólną pracę, Markowski zasugerował Szlifirskiemu, by spróbował się dostać do Sebr. Szlifirski skorzystał z rady. Niebawem zastąpił w zespole inżyniera Owczarka i odpowiadał za sprawy techniczne. Jako autor pracy dyplomowej o problemach instrumentów muzycznych z punktu widzenia elektroakustyki był idealnym kandydatem na to stanowisko. Podobnie jak przedwojenny wileński duet Patkowski-Dziewulski, tak Józef Patkowski junior i Krzysztof Szlifirski stworzyli bardzo skuteczny zespół.